Borkowie, które tak znacząco wpisało się w wydarzenia sierpnia 1920 roku i zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, iż znalazło się wśród miejsc chwały polskiego oręża wymienionych na tablicach Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Za naszych bohaterów tu walczących, przelewających krew i poległych, ale też za wszystkich bohaterów wojny 1920 roku będziemy się modlić podczas mszy świętej i przywoływać ich w apelu pamięci. Organizatorem naszego wydarzenia jest burmistrz Nasielska, pan Bogdan Ruszkowski, zaś współorganizatorami wójtowie gmin Joniec, pan Marek Czerniakowski, Nowe Miasto, pan Sławomir Zalewski, Pomichówek, pan Dariusz Bielecki, Sochocin, pan Andrzej Romatowski i Świercze, pan Adam Misiewicz. Miło mi również poinformować, iż po raz kolejny honorowy patronat nad naszą uroczystością objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Tegorocznej uroczystości towarzyszy wystawa fotograficzna pod tytułem Borkowo 1920 – Cześć poległym za ojczyznę, zorganizowana przez Urząd Miejski w Nasielsku oraz Nasielski Ośrodek Kultury przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdjęcia na tę wystawę pochodzą z Wojskowego Biura Historycznego imieniem generała broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz od osób fizycznych. Zdjęcia te ukazują sytuacje i postaci związane z wojną 1920 roku na nasielskiej ziemi. Mam ogromną przyjemność na początku przywitać gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam przedstawiciela prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło w osobie wicewojewody mazowieckiego pana Artura Standowicza. Serdecznie witam przedstawiciela posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Jacka Sasina w osobie asystenta pana Kamila Szafrańskiego. Serdecznie witam przedstawiciela wojewody mazowieckiego pana doktora Piotra Oleńczaka. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego reprezentuje dziś pan pułkownik Artur Jakubczyk. Witamy przedstawiciela dowódcy generalnego rodzajów Sił Zbrojnych pana pułkownika Piotra Kosińskiego. Witam przedstawiciela dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia pana podpułkownika Mariusza Ochalskiego. Witam serdecznie księdza porucznika Antoniego Humeniuka, delegata biskupa polowego Wojska Polskiego. Witam przedstawiciela marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika w osobie pana Radosława Rybickiego. Witam serdecznie starostę nowodworskiego panią Magdalenę Biernacką. Witam przedstawicieli środowisk kombatanckich. Witam delegacje gmin współorganizujących uroczystość oraz przedstawicieli władz samorządowych zaprzyjaźnionych powiatów i gmin, w szczególności władze powiatu nowodworskiego i władze gminy Nasielsk. Serdecznie witam przedstawicieli służb mundurowych, druhów OSP, harcerzy, delegacji jednostek organizacyjnych z terenu gminy Nasielsk oraz innych gmin, przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji życia publicznego, poczty sztandarowe oraz wszystkich pozostałych uczestników, szczególnie dzieci i młodzież. Witamy serdecznie. Thank you.